W tej lekcji opowiem Ci o tym, co to są operacje i jak je wykorzystać, żeby przyspieszyć swoją obróbkę i ogólnie pracę w Photoshopie. Żeby korzystać z operacji, musimy najpierw włączyć panel operacji. Przechodzimy w tym celu do Okno i wybieramy sobie operację, ewentualnie używamy skrótu Alt plus F9. I uruchomił nam się panel operacje. U mnie on jest przypięty w dodatkowej kolumnie. W tej chwili w tym panelu znajdują się tylko operacje domyślne, jest ich niewiele. Klikając w tym miejscu otwieramy menu tego panelu i możemy sobie dołączyć więcej takich zdefiniowanych już operacji, czyli na przykład możemy sobie tutaj wybrać ramki, możemy sobie też włączyć efekty obrazu i różne inne rzeczy. Ja z tych definiowanych operacji raczej rzadko korzystam, ale Ty sobie wypróbuj niektóre te operacje, być może znajdziesz tu coś, co będziesz chciał stosować. Przykładowo wybieram sobie tutaj opcję nawałnica. W tym miejscu uruchamiam działanie tej operacji. Zostaje ona przeliczona i został dodany efekt nawałnicy. No ja bym dyskutował, czy to jest efekt nawałnicy, ale powiedzmy, że taki efekt został już dodany do naszego zdjęcia. W ten sposób możesz też wypróbować pozostałe opcje. Wybieramy sobie oczywiście naszą podstawową warstwę. Wybieramy powiedzmy jakieś narożniki do zdjęć. Zatwierdzam i już pojawiła się taka opcja. Nasze zdjęcie zostało zmodyfikowane. I te wszystkie opcje możesz wykorzystać na dowolnym swoim zdjęciu. Ja jeszcze to wyłączę i jeszcze spróbujemy jeszcze jakąś inną opcję. Powiedzmy kreda fluorescencyjna. I uzyskaliśmy tego typu obraz. Czyli jednym kliknięciem wywołujemy kilka operacji, które są nakładane na nasz obraz. Jeśli teraz przejdę do tej wybranej opcji, czyli ta kreda fluorescencyjna, mogę ją rozwinąć. I tu są zapisane wszystkie operacje, które zostały wykonane, po to, żeby nasz obraz zamienił się w ten docelowy. Jeśli taki widok operacji nie jest dla Ciebie wygodny, nie jest intuicyjny, możesz sobie zmienić tutaj na tryb przycisków. Wtedy operacje zostaną wyświetlone w formie takich kolorowych przycisków i mając zaznaczoną naszą warstwę, wybieram na przykład stare zdjęcie. Wystarczy kliknąć i efekt zostanie nadany temu zdjęciu. Jeśli powłączasz wszystkie te dostępne operacje, to może ich być tutaj za dużo i być może będziesz chciał wrócić do podstawowego ustawienia, a wtedy po prostu wybieramy wyzeruj operację. Zatwierdzamy, zostają przywrócone tylko operacje domyślne. Możemy również usunąć wszystkie operacje. Ja w tej chwili usunę wszystkie dodatkowe warstwy, na których zostały utworzone te efekty, czyli ja je usuwam. Poza tymi domyślnymi operacjami, które są dostępne w Photoshopie, można również nagrywać własne operacje. Jest też opcja zakupu operacji, ale ja Ci chcę pokazać, jak tworzyć operację. Aby utworzyć własną operację, przechodzimy w to miejsce, wybieramy Dodaj. Możemy też utworzyć grupę, ale zaczniemy od tworzenia operacji. W tym miejscu możemy sobie nazwać naszą operację. Powiedzmy, że na razie operacja 1 będzie dobrą nazwą. W tym miejscu możemy ustalić jakieś skróty klawiaturowe, jeśli chcemy. Czyli mamy tutaj możliwość wybrania sobie na przykład F2, czyli F2 plus Shift lub plus Control i będziemy mogli wtedy wywołać taką operację poprzez skrót klawiaturowy i możemy nadać takiej operacji również jakiś kolor. Oczywiście ten kolor będzie widoczny dopiero w opcji w trybie widoczności przyciski. Kiedy mam już wypełnione wszystkie pola, wybieram sobie nagraj. Photoshop mnie poinformował, że wybrany przeze mnie skrót nadpisze polecenie wytnij, więc ja anuluję, powiedzmy, że dodam sobie Shift i Control. Wtedy na pewno nie będzie to z niczym kolidować. Wybieram nagraj. I w tej chwili moja operacja się nagrywa i został automatycznie utworzony nowy zestaw. I w tym momencie już możemy tworzyć nasz efekt lub dodawać opcje, które chcemy później wykorzystać w jakiś sposób. Ja w pierwszej kolejności utworzę kopię tej warstwy, użyję do tego skrótu klawiaturowego Ctrl-J. W tym miejscu widzimy, że pierwszy krok został zapisany. Kolejna rzecz, którą zrobię, to powiedzmy, że przejdę filtr, stylizacja i powiedzmy, że farba olejna. Mam tu jakieś opcje wprowadzone, zatwierdzam. Utworzył mi się całkiem fajny, przyjemny rysuneczek. Mamy tutaj zapisane opcje farba olejna. Kolejną rzeczą, którą bym chciał zrobić, to powiedzmy, że zmienić kolory, więc przechodzę sobie tutaj do warstw dopasowania i wybieram sobie balans kolorów. Oczywiście ja to ustawiam tak bez sensu, ale chcę Ci tylko pokazać, jak to działa. I mamy tutaj już wprowadzony kolejny krok. Następnie chciałbym trochę poprawić kontrast. W tym celu użyję warstwy poziome. Zwiększymy kontrast. Myślę, że tak będzie ok. Jeszcze w tej chwili zmienię sobie tutaj kolory,
Dla kontrastu ja używam pomarańczowego, dla kolorów używam żółtego i mam już tutaj nadane kolory. Wszystkie te opcje zostały tu wprowadzone. Ja kończę nagrywanie naszej akcji i już mam tutaj gotową pierwszą akcję. Teraz otworzę nowe zdjęcie i już znajduję się w nowym zdjęciu i mamy naszą pierwszą operację i ja bym chciał tą operację wykorzystać. Czyli zaznaczam sobie, wybieram sobie moją operację, akurat w tej chwili jest tylko jedna. Naciskam play i moja operacja została załadowana do tego zdjęcia. Kiedy się tutaj przyjrzysz, zobaczysz, że te wszystkie warstwy są identyczne jak te, które tutaj zastosowaliśmy na poprzednim zdjęciu. W ten sposób, wykorzystując operację, możesz zautomatyzować swoją obróbkę. Oczywiście nie zawsze to będzie automatyzacja całej obróbki, czasami będzie to tylko automatyzacja kilku kroków, które powtarzasz na różnych zdjęciach. Pokażę Ci to za chwilę na przykładzie zdjęcia produktowego. I mam tutaj trzy zdjęcia produktowe, które są już obrobione. Tutaj wszystkie warstwy zostały spłaszczone, więc widzimy tylko jedną warstwę. No ale klient nie chciałby dostać w ten sposób zdjęć, że jedno ma takie wymiary, takie jest skadrowane, inne jest inaczej, to jeszcze inaczej jest skadrowane. Klient chce dostać spójne zdjęcia, równo odsunięte od krawędzi i chce, żeby wszystko było równo poukładane. I oczywiście ja mogę tę operację przeprowadzić ręcznie dla każdego zdjęcia. Tu są akurat trzy zdjęcia, więc nie stanowiłoby to dużego problemu, natomiast kiedy będzie więcej tych zdjęć, będzie to już bardzo czasochłonne. W pierwszej kolejności przechodzę do opcji kadrowanie i wykadruję odpowiednio mój dokument. Czyli wybieram sobie tutaj 1:1, do kwadratu kadrujemy. I kiedy próbuję teraz to wykadrować, to ciężko mi jest tutaj znaleźć krawędź mojego elementu, żeby to kadrowanie było idealnie po krawędzi produktu. Żeby sobie to ułatwić, przechodzę do opcji widok, przyciągaj do i zaznaczam sobie warstwy. W tym momencie moje kadrowanie zostaje przyciągnięte do granicy warstwy, a na mojej warstwie znajduje się tylko ten wyszparowany produkt, więc kadrowanie zostaje przyciągnięte do jego krawędzi. Następnie kadruję sobie tutaj dolną część, też zostaje przyciągnięta. Akurat w przypadku tego produktu jest on dość symetryczny, więc łatwo jest go ustawić. Czasami trzeba będzie po prostu użyć siatki. W tym momencie moje kadrowanie jest prawidłowe i teraz chcę tutaj uzyskać ramkę. Ale tą ramkę będę chciał uzyskać na każdym zdjęciu, więc ja sobie tutaj nagrywam, tworzę sobie nową operację, nadam jej jakiś, powiedzmy, że szary kolor, nie będę używał klawiszy funkcyjnych i nazwę sobie tą operację ramka 10%. Wybieram nagraj i przechodzę sobie tutaj do obraz, rozmiar obszaru roboczego, zmieniam tutaj opcję na procenty, wybieram sobie 110%, 110% od centrum, zatwierdzam i już mam utworzoną taką ramkę. I to jest moja prosta operacja. Kończę tę operację, mam tutaj zwykłą operację. Następnie przechodzę do kolejnego zdjęcia, już mam wybrane kadrowanie, ja go szybko kadruję, zatwierdzam, wybieram moją operację i już mam utworzoną taką ramkę. Kolejne zdjęcie, ponownie kadruję, zatwierdzam, wybieram moją operację i już mam utworzoną ramkę. Mogę w tej chwili wykorzystać naszą pierwszą operację, nie wiem co z tego wyjdzie, ale spróbujmy. I też zostanie ona załadowana do tego zdjęcia. W ten sposób, stosując takie operacje, zapisując sobie nawet pojedyncze kroki, ale które wymagają już przejścia do menu i wybierania jakichś opcji, możemy w znacznym stopniu przyspieszyć naszą obróbkę. Proponuję Ci teraz włączyć sobie panel operacje i wypróbować dostępne tutaj operacje. Przypominam, że możesz sobie je włączyć tu w tym miejscu i wykorzystać, zobaczyć jak one działają. Być może któraś operacja przypadnie Ci do gustu, może z którejś będziesz korzystał. A w następnej lekcji przygotujemy kilka operacji, które mogą Ci pomóc przyspieszyć i usprawnić Twoją obróbkę. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji.